Szanowni Państwo, miło mi powitać Państwa w drugim dniu warsztatów. Zaczynamy od warsztatu poświęconemu cukrzycy. Tytuł: Pracownik z cukrzycą, wsparcie utrzymania aktywności zawodowej. Powstaje pytanie, dlaczego w kontekście opieki profilaktycznej nad pracownikami, której jednym z celów jest utrzymanie aktywności zawodowej, powinniśmy zwracać uwagę na cukrzycę. Można tutaj mówić o trzech takich elementach. Po pierwsze, powszechność występowania cukrzycy. Jest to choroba przewlekła. Obecnie szacuje się, że w Polsce choruje na nią około 3 miliony osób, czyli niemal 10% populacji. I kluczowe z punktu widzenia medycyny pracy jest powszechność nieświadomości cukrzycy, czyli ta sytuacja, gdzie osoba już choruje na cukrzycę, ale jeszcze w związku z tym, że w tej pierwszej fazie choroba nie daje żadnych objawów, pozostaje ona rozpoznana, w związku z tym jest nieleczona i jest to grupa w zależności od źródeł, od piśmiennictwa, ale szacuje się, że jest to około 20% wszystkich osób chorujących na cukrzycę. Te szacunki są różne. Czy to jest w tej chwili ponad 750 tysięcy? Mam nadzieję, że nie, ale skala jest rzeczywiście duża. I ten trzeci punkt, który właśnie wskazuje, że służba medycyny pracy jest szczególnie predysponowana do wykrywania tych stanów związanych z nieświadomością cukrzycy, to administracyjnie wymuszona zgłaszalność i cykliczność badań. Problem polega na tym, że badania wstępne, okresowe i kontrolne wymuszają na pracownikach konieczność pojawienia się w gabinecie lekarskim. I właśnie ta wymuszona obecność w gabinecie daje szansę na wykonanie badań u osób, które nie mając żadnej dolegliwości nie zgłaszają się do lekarza, nie biorą udziału w programach profilaktycznych, pomimo że są bezpłatne, w związku z tym, że dodatkowo nie mają żadnych dolegliwości, nie interesują się własnym zdrowiem, dlatego ta cukrzyca w sposób systematyczny postępuje, prowadząc do powikłań przewlekłych u osoby zupełnie nieświadomej tego, że choruje na cukrzycę. Biorąc pod uwagę rozwiązania, jakie możemy zaoferować w ramach opieki profilaktycznej nad pracownikami, mamy dwa aspekty. Po pierwsze, możliwość prowadzenia profilaktyki pierwszo, drugo, trzeciorzędowej oraz kwestię związaną z oceną predyspozycji zdrowotnych do pracy w ramach orzecznictwa do celów kodeksu pracy. Zaczniemy od profilaktyki. Tak jak mówiłem, praktycznie wszystkie trzy szczeble profilaktyki możemy wdrożyć w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami. Jeśli chodzi o profilaktykę pierwszorzędową, powinniśmy skupić się na ograniczaniu tych modyfikowalnych czynników ryzyka, utrwalać zdrowe wzorce zachowań poprzez właśnie doradztwo, tak aby ta działalność służby medycyny pracy nie sprowadzała się tylko i wyłącznie do orzecznictwa. Co możemy zrobić? Przede wszystkim możemy umożliwić oszacowanie ryzyka wystąpienia cukrzycy. To może być w ramach programów profilaktycznych kierowanych bezpośrednio do pracodawców, ale równie dobrze u pacjentów, którzy oczekują na badania wstępne, okresowe czy kontrolne, mogą wypełnić w poczekalni kwestionariusz FINDRISK i poprzez wszelkiego rodzaju formy edukacji zdrowotnej już po oszacowaniu tego ryzyka możemy zwracać uwagę i na potrzeby aktywności fizycznej, diety i utrzymanie prawidłowej masy ciała i regularne badania przesiewowe, bo jak Państwo zobaczycie, właśnie FINDRISK też zwraca na to uwagę. To poza samą oceną stanu zdrowia jest także pełni taką rolę uświadamiającą, bo zwróćcie Państwo uwagę. Kolejne punkty kwestionariusza, które opracowano w Finlandii prawie 30 lat temu. Jak to wygląda? W pierwszej kolejności wiek, oczywiście niemodyfikowalny,
osoby poniżej 45 roku życia, zaznaczając ten przedział, nie mają tych punktów, które później się sumują pomiędzy 45 a 54, 2 punkty, 55, 64, 3 punkty i powyżej 64 lat 4 punkty. Wskaźnik masy ciała, jeśli sprawdzimy to BMI poniżej, oczywiście może być to szacunkowo, większość pacjentów, którzy znają swój wzrost i wagę, tutaj też będą mogli to oszacować. Poniżej 25 kg na metr kwadrat 0 punktów, 25-31, powyżej 33 punkty. Obwód pasa, osobno kryteria są u mężczyzn, osobno u kobiet, poniżej 94 u mężczyzn 0, do 102 3, powyżej 102 4 punkty. Zwróćcie Państwo też uwagę na te rangi. Powyżej 64 lat, czyli z każdym wiekiem wzrasta to ryzyko i to jest na poziomie tej samej rangi jak ta otyłość brzuszna. U kobiet powyżej 88 cm 4 punkty. Kolejny ważny aspekt. Czy ćwiczy Pan, Pani lub zwiększa swój wysiłek fizyczny w wolnym czasie bądź w pracy przez co najmniej 30 minut? Powinno być dziennie. Tak, 0 punktów, nie 2 punkty. Jak często je Pan warzywa lub owoce? Codziennie 0, nie codziennie 1 punkt. Czy kiedykolwiek zażywał Pan leki na obniżenia ciśnienia? Nie, 0, tak, 2 punkty. Tutaj też powinna być informacja o tym, czy choruje na nadciśnienie, bo jak wiecie Państwo, z tym jest różnie, jeśli chodzi o to systematyczne przyjmowanie leków. No ale jest to próba jakiegoś wystandaryzowania tego problemu. Czy kiedykolwiek lekarz bądź inna osoba pracująca w służbie zdrowia powiedziała Panu, że ma Pan podwyższony poziom glukozy we krwi? Czyli czy w przeszłości były wyniki nieprawidłowej glikemii? Tak, 5 punktów i zwróćcie Państwo uwagę, jak duża jest to ranga, jeśli chodzi o ryzyko. Czy u kogokolwiek z członków rodziny stwierdzono cukrzycę? Nie, 0. Tak, u dziadka, wujka, ciotki lub kuzyna, ale nie u rodziców rodzeństwa lub własnego dziecka. To są 3 punkty, natomiast w pierwszej linii, czyli biologiczny ojciec lub matka, rodzeństwo lub własne dziecko, aż 5 punktów. I sumujemy ryzyko poniżej 7 niskie, 7-11 podwyższone lekko, nieznaczne 12-14, 15-20 wysokie, powyżej 20 bardzo wysokie, czyli praktycznie 50% szans na zachorowanie na cukrzycę w ciągu kolejnych 10 lat. Profilaktyka drugorzędowa, czyli wykrywanie nieuświadomionych stanów przedcukrzycowych i cukrzycy, wykorzystanie aktualnych rozwiązań prawnych. No i tutaj z pomocą przyszło nam długo wyczekiwana zmiana rozporządzenia w sprawie badań profilaktycznych pracowników. Jak Państwo pamiętacie, pierwotnie tylko w dwóch narażeniach była konieczność wykonywania glikemii w zależności, jakie czynniki ryzyka na danym stanowisku występują. Ta zmiana rozporządzenia spowodowała cały szereg nowych narażeń, które wymagają wykonania oceny poziomu glikemii. I są to te nowe: mikroklimat gorący i mikroklimat zimny. W przypadku tego narażenia do 45 roku życia wykonujemy co najmniej, czy nie rzadziej niż co 3 lata do 45 roku życia, po 45 roku życia co 2 lata. Przy czym dodatkowo jeszcze w mikroklimacie zimnym w niektórych przypadkach zdarza się co rok, a nawet co 3 miesiące. I tutaj obowiązkowe jest oznaczenie stężenia glukozy we krwi. To, co było poprzednio, czyli pestycydy, związki kwasu dichlorofenoksyoctowego oraz pestycydy dinitroalkilofenole. I tutaj badania wykonywane są co rok, w tym oznaczenie stężenia glukozy. I to, co było jeszcze w starym rozporządzeniu, czyli narażenie na dwusiarczek węgla. I tutaj również jest oznaczenie stężenia glukozy. Co 2-3 lata powinniśmy to robić. Natomiast to, co doszło i dzięki temu mamy znacznie większą grupę osób, u których wykonujemy ocenę poziomu glikemii, to praca na wysokości. Przy czym pamiętajcie Państwo, że to nowe rozporządzenie także dostosowano w nim przepisy do innych, na przykład do ogólnych przepisów BHP, gdzie ta praca na wysokości jest definiowana jaka praca powyżej 1 metra, bez tego sztucznego rozdziału
do i powyżej 3 metrów i w związku z tym praca na wysokości, to praktycznie każdy, kto wchodzi powyżej 1 metra, powinien mieć oznaczony poziom glukozy we krwi. I to jest już bardzo duża grupa pracowników. Oraz praca na stanowiskach związanych z kierowaniem pojazdami, szkoleniem i egzaminowaniem kierowców, czyli wszyscy ci, którzy w ramach obowiązków służbowych kierują pojazdami. I to jest już bardzo kolejna duża grupa, no z tego względu, że większość, że duża grupa stanowisk biurowych również jest związana z tym, że mają ci państwo albo uprawnienia, albo mają ryczałty, inne uprawnienia do tego, żeby w ramach obowiązków służbowych kierować pojazdem. Nie tylko służbowym, ale także własnym do celów służbowych. I tutaj również jesteśmy zobowiązani oznaczać stężenie glukozy we krwi. Czyli doszła bardzo duża grupa osób, u której mamy nie prawo, ale obowiązek wykonywać ocenę stężenia glukozy we krwi. Bardzo ważne jest oczywiście powiadomienie tych osób o tym, że to badanie będzie wykonywane i wykonywanie zgodnie z określoną procedurą, czyli badanie powinno być wykonywane na czczo, powinno być wykonywane metodą laboratoryjną i wtedy nie budzi żadnych wątpliwości, jeśli chodzi o metodologię wykonania badania. I profilaktyka trzeciorzędowa, również szalenie istotna. Z jakiego względu? Dlatego, że jest to ograniczanie ryzyka powikłań u osób z już rozpoznaną chorobą. Czyli u tych osób, które przychodzą na badania wstępne, okresowe, kontrolne i które z wywiadu dowiadujemy się, że chorują na cukrzycę, możemy wykonać szereg czynności, które również wchodzą właśnie w zakres profilaktyki trzeciorzędowej, czyli kontrolę stosowania się do zaleceń lekarskich. Zarówno jeśli chodzi o systematyczność przyjmowania leków, jak i kontrolowanie glikemii. I wykorzystując tą obligatoryjność badań okresowych, a zwłaszcza ich cykliczność, możemy wpływać na compliance. Na compliance, czyli stosowanie się do pacjentów do zaleceń lekarskich. Tym bardziej, że z tym jest dość duży kłopot i to jest kłopot ogólnoświatowy. To nie jest tylko problem oportunizmu naszego narodu, bo szacuje się, że compliance to około 60% w skali roku, czyli 60 pacjentów na 100 w ciągu roku stosuje się do zaleceń lekarskich przekazanych podczas ostatniej wizyty i ten compliance w kolejnych latach spada. Natomiast badania, które przeprowadzaliśmy, jak to wygląda w stosunku do zaleceń wydawanych podczas badań okresowych, jeśli wiążą się ze skróceniem terminu ważności i poinformowaniem pracownika, że podczas kolejnych badań zostanie to sprawdzone, sięga 95%. I to jest, zwróćcie Państwo uwagę, bardzo duża różnica, bo niemal wszyscy pracownicy, którym zalecimy wykonanie pewnych czynności i, co jest ważne, poinformujemy ich, że zostanie to skontrolowane podczas kolejnych badań okresowych, które zostają skrócone, czyli perspektywa jest dość krótka, rzędu 2-3 miesięcy, to pomimo niejednokrotnie niezadowolenia takiego pacjenta, pracownika, są bardzo skuteczne w niejako, nie chcę użyć słowa, w wymuszaniu tych działań prozdrowotnych, ale we wsparciu i w utrzymaniu pewnej konsekwencji u pracownika, u pacjenta. Dodatkowo, jeśli połączymy to z edukacją zdrowotną ukierunkowaną na kształcenie świadomości zdrowotnych oraz zdrowotnej oraz zrozumienie ograniczeń zawodowych wynikających z potencjalnych powikłań cukrzycy, to w efekcie mamy szansę uzyskać całkiem przyzwoite wyniki, jeśli chodzi o właśnie stosowalność się pracowników do przekazanych zaleceń. Jeśli chodzi o orzecznictwo lekarskie, czyli ten drugi duży, ważny punkt wsparcia pracownika w jak najdłuższej aktywności zawodowej. Sam fakt chorowania na cukrzycę nie może stanowić przyczyny dyskryminacji lub nierównego traktowania, a ograniczenia zawodowe powinny być nakładane po starannym przeanalizowaniu indywidualnej sytuacji i stanu zdrowia. Jaka jest rola lekarza medycyny pracy? Oparta na indywidualnej ocenie stanu zdrowia, orzekanie o predyspozycjach zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Proszę Państwa, nie powinno być tak,
na szczęście zdarza się to coraz rzadziej, że a priori cukrzyca może na przykład stanowić przeciwwskazanie do pracy zmianowej czy nocnej. Uważamy, że to już jest kompletny anachronizm i może to stanowić wręcz przykład dyskryminacji, jeśli chodzi o pacjenta, pracownika. To orzecznictwo lekarskie powinno być oparte na indywidualnym podejściu do każdego pacjenta. Należy dążyć do uzyskania pełnego i rzetelnego obrazu choroby. Przydatne będzie skierowanie chorego do lekarza prowadzącego, czy rodzinnego, czy diabetologa celem uzyskania informacji lub potwierdzenia danych uzyskanych z wywiadu lekarskiego. To jest ten element, który też podnosimy, czyli potrzeba współpracy i dwukierunkowej informacji z lekarzem prowadzącym pacjenta, pracownika, zwłaszcza jeśli ta choroba bądź pewne niesprawności mogą wpływać bądź być modyfikowane przez pracę zawodową. Możemy w tym wypadku posłużyć się kartą konsultacyjną diabetologiczną do badań profilaktycznych. Udało nam się od kilku lat zapewnić również taką informację dla lekarzy prowadzących. W corocznie publikowanych zaleceniach przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, w których są wskazówki terapeutyczno-diagnostyczne wobec osób chorujących na cukrzycę, jest rozdział poświęcony aktywności zawodowej oraz aneks dotyczący postępowaniu u kierowców i pracowników chorujących na cukrzycę. I tam umieściliśmy dwie karty konsultacyjne, tą, która jest w rozporządzeniu w sprawie badań kierowców, jeśli chodzi o konsultacje wobec osób kierujących pojazdami, oraz kartę konsultacyjną zmodyfikowaną dla potrzeb oceny predyspozycji zdrowotnych do pracy zawodowej. I oczekujemy, że wysyłając na konsultację pracownika, powinniśmy dostać informację, która będzie dla nas przydatna w podjęciu decyzji orzeczniczej. W związku z tym odsyłanie tylko pacjenta z prośbą o informacje od lekarza prowadzącego, to możemy się spodziewać informacji typu choruje na cukrzycę, brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy. Oczywiście dla nas jest to informacja, którą my musimy podjąć, a nie dostać tego typu zaświadczenie, tym bardziej, że nie mamy żadnej pewności ani gwarancji, że lekarz prowadzący ma jakiekolwiek pojęcie na temat pracy zawodowej i tego, czy ten pacjent rzeczywiście może taką pracę wykonywać. W związku z tym raczej jesteśmy zainteresowani takimi informacjami, które nam pozwolą podjąć bardziej obiektywną tą decyzję, czyli wiedzą pacjenta dotyczącą jego choroby, leczenia i powikłań, umiejętności kontrolowania glikemii, świadomości hipoglikemii, czyli umiejętności zapobiegania i przeciwdziałania spadkowi poziomu cukru, a także występowanie objawów prodromalnych hipoglikemii, czyli czy pacjent potrafi u siebie zauważyć symptomy, które są tymi pierwszymi objawami spadku poziomu glikemii. No i jakie jest ryzyko hipoglikemii, to jest również dla nas bardzo istotne, które powinniśmy oczekiwać od lekarza prowadzącego. No bo jak Państwo oczywiście zdajecie sobie z tego sprawę, osoby, które przychodzą na badania wstępne, okresowe, kontrolne, my je widzimy incydentalnie. Jeśli skracamy termin ważności, no to mogą się pojawiać nawet kilka razy w roku, tak? Ale generalnie widzimy takie osoby raz na rok, dwa, trzy lata, cztery, w zależności od tego, na jakich stanowiskach pracują. I przez to należy oczekiwać, jest to zrozumiałe, że to właśnie lekarze prowadzący, niezależnie czy diabetolodzy, czy lekarze rodzinni, mają jednak znacznie lepszą informację i lepszy ogląd stanu zdrowia naszego pacjenta. Tutaj też warto w tym momencie powiedzieć też kilka słów, jeśli chodzi o samą nieświadomość hipoglikemii, czyli brak umiejętności rozpoznawania i reagowania na spadek poziomu cukru. Dzięki rozwojowi technologii, dzięki
rozwojowi wiedzy medycznej zostały, mamy wreszcie możliwość wpływu na tą nieświadomość hipoglikemii. Bo jeśli pacjent dotychczas nie dostawał żadnej informacji z organizmu, no to siłą rzeczy nie mógł zareagować i jedyną szansą dla niego przy tych spadkach poziomu cukru było regularne przyjmowanie posiłków. Natomiast teraz dzięki zastosowaniu ciągłego monitorowania glikemii pacjenci dostają informację przekazywaną na urządzenia zewnętrzne, czy to na najczęściej na smartfon i dzięki temu mają szansę na zareagowanie. No bo w sumie jaka to jest w tym momencie różnica, czy pacjent dostaje informację do mózgu z organizmu, czy dostaje z urządzenia zewnętrznego, jeśli je potrafi w odpowiedni sposób stosować i interpretować. Ważne jest, żeby w porę zareagował, bo tu nie jest problemem spadający cukier, tylko problemem jest doprowadzenie do sytuacji, że ten cukier spadnie za bardzo i dochodzi do zaburzeń świadomości, a tego się najbardziej boimy w perspektywie pracy zawodowej i wykonywania jakichkolwiek ryzykownych czynności, także związanych z kierowaniem pojazdem. Czyli to indywidualne podejście, dążenie do pełnego i rzetelnego obrazu, to także konieczność, a przynajmniej duża potrzeba skierowania do lekarza prowadzącego, zwłaszcza wtedy, kiedy mamy wątpliwości, przebieg jest niestabilny, mamy wyniki badań, które wskazują na przykład z hemoglobiny glikowanej, że są zaburzenia metabolizmu, że jest niewyrównany, tym bardziej należy kierować do lekarza prowadzącego. W związku z tym, że już mamy pacjenta z cukrzycą, konieczne będzie pozyskanie jak najwięcej informacji, które pozwoli nam wydać tą obiektywną decyzję orzeczniczą, czyli pozytywne bądź negatywne orzeczenie lekarskie. Co powinno nas interesować? Oczywiście czas trwania cukrzycy, czyli datę rozpoznania, jej typ. Powinniśmy ocenić wiedzę pacjenta dotyczącą jego choroby, leczenia i powikłań, czyli czy nie lekceważy tej choroby, czy zdaje sobie sprawę z zagrożeń, które ona niesie, także zarówno dotyczących ostrych powikłań, jak i przewlekłych. Następnie powinniśmy zapytać o zakresy glikemii. I tutaj szczególnie polecam, aby wpisywać do dokumentacji medycznej średnie wartości, najczęściej stwierdzane, najwyższą i najniższą wartość, czy występowały poziomy glikemii, które były poniżej 70, jeśli tak, to kiedy ostatni raz, a czy doszło kiedykolwiek do spadku tak dużego, że była potrzeba pomocy innych osób. Jeśli pracownik ma książeczkę, warto się temu przyjrzeć. Jeśli ma w formie jakichś wykresów bądź analiz na smartfonie, tym bardziej. Następnie warto zapytać, czy ma przy sobie bądź pamięta ostatni wynik stężenia hemoglobiny glikowanej. Jeśli tak, to kiedy to było. Zawsze też warto o tego typu informacjach pacjenta uprzedzać i mówić o tym, że podczas każdych kolejnych badań powinien się przygotować na badania, bo to i po pierwsze ułatwia sam przebieg wizyty i zbieranie wywiadu. Pacjent się czuje też bezpieczniej, wie czego się spodziewać, wie w jaki sposób się przygotować. Więc zawsze warto nie tylko o to pytać, ale także uprzedzać, jeśli pacjent nie jest do końca przygotowany, bo pierwszy raz się z czymś takim zetknął, że praktycznie każde kolejne badanie będzie wyglądać w podobny sposób, dlatego no, takie osoby, biorąc pod uwagę, że zgłaszają się na badania do pracy, są zainteresowane tym, żeby dostać pozytywne orzeczenie, więc niejednokrotnie w trosce o to, żeby dostać taką decyzję, na jakiej im zależy, no, starają się przygotować odpowiednio do badania. Oczywiście powinniśmy zapytać o stosowane leczenie cukrzycy, a także powinniśmy ocenić znajomość objawów hipoglikemii, ich odczuwanie oraz umiejętność zapobiegania. W związku z tym nie zadajemy oczywiście pytanie, czy zna objawy hipoglikemii dana osoba i czy je odczuwa, czy potrafi im zapobiegać, tylko zadajemy pytania w inny sposób. Czy kiedykolwiek doszło do spadku poziomu glukozy, a jakie są najniższe wartości, a jeśli spada, to co się dzieje, czy są jakieś
jakie są objawy, czy to są jakieś poty, czy to jest osłabienie, czy to jest zaburzenie koncentracji, czy to jest nerwowość, drażliwość, no one mogą być przeróżne. Ważne jest, żeby pacjent potrafił je opisać, o ile w ogóle występują oczywiście, no bo musimy zdawać sobie sprawę z tego, że hipoglikemia sama w sobie jest efektem stosowanej terapii, a nie przebiegu naturalnego cukrzycy. W związku z tym, jeśli pacjent jest na lekach, które nie są hipoglikemizującymi, no to siłą rzeczy nie możemy w nieskończoność dopytywać o te hipoglikemie, bo po prostu u niego one nie występują. No i właśnie powinniśmy też zapytać i powinno nas to szczególnie interesować, czy kiedykolwiek pojawiła się hipoglikemia z utratą przytomności. Oczywiście tutaj przede wszystkim o to będziemy pytać pacjentów leczonych insulinami. Czy jeśli była utrata przytomności, to na czym to polegało? Bo pamiętajcie Państwo, że pacjenci w różny sposób to też sobie wyobrażają i rozumieją. W związku z tym ta definicja jest, że jest to ciężka hipoglikemia, to jest incydent hipoglikemii wymagający interwencji osób trzecich lub personelu medycznego. I oczywiście powinniśmy zapytać, kiedy był ostatni, jak często się to zdarza, ile w ogóle było, czy było w życiu, a w jakich okolicznościach, no bo proszę Państwa, musimy też pamiętać o tym, że część ciężkich hipoglikemii mogło pojawiać się w efekcie może nie tyle jatrogennym, ile w związku z modyfikowaniem sposobu leczenia. No bo to jest sam problem chociażby interpretowania stężenia hemoglobiny glikowanej. Hemoglobina glikowana nie czym niższa, tym bardziej nas niepokoi, tylko czym wyższa, dlatego że czym wyższa hemoglobina glikowana, tym większa szansa na to, że w perspektywie jakiegoś czasu pacjent będzie miał modyfikowane leczenie, w tym może mieć wdrożone lub intensyfikowaną insulinoterapię, czyli tą sytuację, w której gwałtownie wzrasta ryzyko hipoglikemii. No i teraz biorąc pod uwagę aktywność zawodową, możemy orzekając podzielić kategorie wymagań zdrowotnych dla osób chorujących na cukrzycę w zależności od wykonywanych przez niego czynności zawodowych lub zajmowanego stanowiska pracy. Wyższa kategoria wymagań zdrowotnych to będą te czynności i stanowiska, które wymagają pełnej sprawności psychoruchowej oraz związane z narażeniem na niekorzystne czynniki psychospołeczne. Natomiast niższa kategoria wymagań zdrowotnych to czynności i stanowiska oraz występujące na nich czynniki szkodliwe i uciążliwości, które mogą niekorzystnie wpływać na przebieg cukrzycy, jeśli chodzi o wyższe wymagania zdrowotne. Związek z bezpieczeństwem, one wiążą się z bezpieczeństwem samego pracownika oraz jego otoczenia, czy to współpracowników, czy innych osób niezaangażowanych bezpośrednio w pracę, ale będących w jego bezpośrednim sąsiedztwie lub podlegających wpływowi wykonywanych przez niego czynności, jak uczestnicy ruchu drogowego, czy klienci sklepów wielkopowierzchniowych. Bardziej restrykcyjne wymagania zdrowotne w kontekście możliwości wystąpienia zaburzeń świadomości, które u osób z cukrzycą mogą być efektem ciężkiej hipoglikemii będącej powikłaniem insulinoterapii, czy rzadziej leczenia pochodnymi sulfonylomocznika, ale przede wszystkim insulinoterapii. Jakie będą bezwzględne przeciwwskazania do tego typu prac? Oczywiście nieświadomość hipoglikemii, nawracająca nie tylko ciężka hipoglikemia, ale generalnie ciężka hipoglikemia, ten nawet jeden medycznie niewyjaśniony przypadek, czyli to, o czym mówiłem, jeśli to nie jest związane z tym, że pacjent akurat w danym momencie był w trakcie intensyfikacji insulinoterapii, czasem się to dzieje w oddziale, czasem chociaż rzadziej w warunkach domowych, to tutaj to jest w jakiś sposób uzasadnione. Natomiast jeśli pojawił się jakikolwiek epizod ciężkiej hipoglikemii i pacjent nie potrafi tego wyjaśnić, to pytanie, co takiego się zadziało, że do tego doprowadził. W związku z tym powinniśmy modyfikować też częstotliwość badań. Możemy przyjąć, że w przypadku pacjenta leczonego insuliną to będzie co pół roku. Oczywiście mówimy o tych pracach z wyższymi wymaganiami zdrowotnymi. Natomiast za rok w przypadku pacjenta leczonego preparatami doustnymi. Natomiast u osób, u których są to pierwsze badania okresowe po wykryciu cukrzycy, to wtedy powinniśmy zdecydować, z jaką częstotliwością to badanie wykonać. No bo jeśli mamy osobę na stanowisku związaną z wyższymi wymaganiami zdrowotnymi i to jest człowiek, u którego istnieje szansa, że zostanie, istnieje ryzyko, że zostanie zastosowana insulinoterapia, no to tutaj
pytanie, czy my w ogóle możemy wydać pozytywne orzeczenie, czy powinniśmy skłonić pacjenta do tego, czy żeby jednak zgłosił się do lekarza rodzinnego, no bo właśnie wykryliśmy cukrzycę, no to jest oczywiste, natomiast w sytuacji tego, że jest to praca związana z wyższymi wymaganiami zdrowotnymi, to należałoby rozważyć zwolnienie lekarskie na określony czas. Oczywiście my musimy mieć świadomość tego, że pacjent, który zgłosił się do nas na badania, powinien dostać decyzję orzeczniczą. Czyli jeśli my nie mamy gwarancji, że ten pacjent zastosuje się do naszych zaleceń i nie pójdzie na zwolnienie lekarskie, a przede wszystkim jego pracodawca honoruje orzeczenia tylko wydawane przez naszą placówkę, przez nas, a nie taki pacjent pójdzie sobie do innego lekarza medycyny pracy i pracodawca będzie to honorował, no to wtedy powinniśmy się zastanowić, czy nie wydać negatywnego orzeczenia czasowego i powiadomić o tym pracodawcy. Bo wiecie Państwo, ustawa o służbie medycyny pracy narzuca konieczność wykonywania badań w oparciu o pisemną umowę. Natomiast po pierwsze, my szacujemy, że około 50% badań jest wykonywanych w oparciu o umowę, reszta w dalszym ciągu jednak nie. I po drugie, nigdzie nie jest napisane o wyłączności umów. Czyli pracodawca może mieć podpisanych kilka umów na wykonywanie badań profilaktycznych i taki pracownik może pójść z jednej do drugiej placówki i to w dalszym ciągu pracodawca będzie miał od tej placówki, bo nie musi wiedzieć, do której poszedł. No i podobna sytuacja może się zadziać w przypadku tych poradni, które świadczą usługi podwykonawcze dla większych podmiotów, które są partnerami dla pracodawców. W związku z tym tutaj musimy być szczególnie ostrożni, zwłaszcza jeśli zależy nam na tym, aby pracodawca dostał informację o tym, że jego pracownik może stanowić ryzyko dla bezpieczeństwa publicznego. Natomiast jeśli chodzi o wyższe wymagania zdrowotne, no to w zależności od indywidualnej oceny stanu zdrowia, takie stanowiska mogą być niezalecane, ale niekoniecznie przeciwwskazane. Bo pytanie, czy my mamy prawo uzurpować sobie do podejmowania decyzji za pracownika, co jest dla niego ważniejsze, wykonywanie pracy czy potencjalne ryzyko destabilizacji jego stanu zdrowia. Tutaj mam na myśli stanowiska związane ze zmianowym i nocnym czasem pracy, wymagające zwiększonego wysiłku fizycznego, zwłaszcza o statycznym charakterze, ponadnormatywny czas pracy, siedzący charakter pracy, z brakiem aktywności fizycznej, stres zawodowy, stanowiska z narażeniem na pestycydy, czyli te wszystkie stanowiska, które między innymi są wymienione we wskazówkach metodycznych, czyli mikroklimaty i związki toksyczne. Natomiast w przypadku pozostałych my powinniśmy właśnie w tym przypadku szczególnie stosować wszelkie zalecenia dotyczące tej profilaktyki pierwszo, drugo, trzeciorzędowej, a nie wydawać negatywne orzeczenia i zostawiać pracownika ze swoją chorobą i z brakiem możliwości zarobkowania. Tutaj przeciwwskazania absolutnie ustalane indywidualnie i tutaj trzeba mieć szczególnie przemyśleć, jeśli mielibyśmy pomysł na wydanie negatywnego orzeczenia, nie tylko nad uzasadnieniem, ale przede wszystkim należałoby się zastanowić, czy rzeczywiście jest taka potrzeba. Natomiast częstotliwość badań, tutaj też absolutnie indywidualnie. Możemy sobie założyć, że w przypadku insulinoterapii raz na rok, ale to też zależy i od wieku, i od stanu zdrowia pacjenta, i od sposobu leczenia, czy to jest intensywna insulinoterapia. W każdym razie, za każdym razem indywidualna decyzja, co w przypadku pracowników, którzy pracują na stanowiskach, które mogą być odpowiednikiem i niejako odpowiedzią na ten postulat, aby traktować cukrzycę jako chorobę pośrednio związaną z pracą. I tu jest właśnie slajd, który potwierdza to, o czym mówiłem, czyli badania
Badania wstępne, okresowe, kontrolne to nie tylko orzecznictwo lekarskie, ale także szansa na doradztwo zawodowe i edukację zdrowotną. U pracownika z prawidłowym stężeniem glukozy należy zwrócić uwagę na potrzebę prowadzenia zdrowego stylu życia zmierzającego do ograniczenia modyfikowalnych czynników ryzyka cukrzycy, dbanie o odpowiednią masę ciała, stosowną dietę i aktywność fizyczną. Natomiast pracownik z nieprawidłową glikemią nadszczelną lub pośledzoną tolerancją glukozy, oczywiście edukacja, ale przede wszystkim także powinniśmy skierować takiego pacjenta do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej do dalszej diagnostyki, zwłaszcza jeśli my tylko w ramach badań przesiewowych stwierdziliśmy, że jest nieprawidłowa glikemia nadszczelna lub pośledzona tolerancja glukozy. Ten pacjent powinien wiedzieć, że jeśli my nawet nie skrócimy terminu ważności badania, to on powinien wiedzieć, że raz na pół roku, raz na rok powinien wykonywać badania glikemii, które pozwolą mu w porę wychwycić cukrzycę. Oczywiście jeśli nie zapobiegniemy tego odpowiednim modyfikacją stylu życia. Natomiast u osób, które chorują na cukrzycę, powinniśmy przekazać szereg informacji, czyli takie osoby powinny przede wszystkim powinny poinformować czy współpracowników, czy przełożonego o tym, że chorują na cukrzycę. I my powinniśmy namawiać do tego, bo cukrzyca w tej chwili już to nie jest choroba, która w jakikolwiek sposób stygmatyzuje. Wręcz przeciwnie, środowiska diabetyków są tak fantastycznie zorganizowane i dbają o to, żeby ta choroba już nie miała żadnych jakichś negatywnych konotacji. Oczywiście takie osoby powinny mieć pod ręką szybko działające węglowodany, a w razie wystąpienia objawów hipoglikemii, i to jest szalenie istotne, powinniśmy o tym powiedzieć, że nie tylko takie osoby powinny spożyć właśnie te węglowodany, ale przede wszystkim powinny odstąpić od wykonywania czynności i odczekać kilkanaście minut, aż stan zdrowia powróci do pełnej sprawności. Bo to nie jest tak, że jedną ręką pijemy Coca-Colę, a drugą kierujemy autem lub obsługujemy w dalszym ciągu maszynę w ruchu. Tylko powinno się poinformować przełożonego, odstąpić od stanowiska, doprowadzić glikemię do normalizacji, w związku z tym te pomiary glikemii i przed, i po, tak aby móc bezpiecznie wykonywać pracę. Oczywiście przestrzeganie godzin przyjmowania leków i te wszelkie świadomość istnienia przeciwwskazań, zwłaszcza w przypadku rozwoju przewlekłych powikłań, to też jest element edukacji, który powinniśmy realizować. Natomiast jeśli chodzi o pracodawcę, jesteśmy zdania, że pracodawca ma prawo i powinien wiedzieć, kto z pracowników choruje na cukrzycę, zwłaszcza jeśli jego praca wiąże się z jakimś ryzykiem dla bezpieczeństwa. Natomiast jeśli nie, ale są to prace, które wiążą się z długotrwałą pozycją siedzącą, z długotrwałą godzinami czasu pracy, z pracą zmianową, nocną, taki pracodawca, jeśli będzie miał informacje, to ma szansę i powinien umożliwić takiemu pracownikowi odpowiednie kontrolowanie przebiegu choroby, czyli i takie stanowisko, które zapewnia optymalną kontrolę i pewna rezygnacja na przykład ze zmianowego trybu pracy, jeśli to jest możliwe, ewentualnie zapewnienie przerw nie tylko na dodatkowe posiłki czy na przyjmowanie leków, ale także zapewnienie odpowiedniego pomieszczenia, gdzie taki pacjent, pracownik będzie miał odpowiednie warunki do tego, żeby spokojnie kontrolować parametry swojej choroby. I jeszcze na koniec chciałbym Państwu zwrócić uwagę, że nie musimy być w trakcie badań okresowych tylko i wyłącznie skazani na możliwość wykonywania glikemii u tych osób, które są narażone na te szkodliwości zawodowe, o których mówiłem wcześniej. Bo pamiętając o paragrafie 6, punkt 1, podpunkt 4 rozporządzenia w sprawie badań lekarskich pracowników, zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej, niezbędnej z uwagi na warunki pracy, obejmuje prowadzenie badań lekarskich poza terminami wynikającymi z częstotliwości wykonywania badań okresowych i orzekanie o możliwości wykonywania dotychczasowej pracy, jeśli pracownik będzie podejrzewał szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na swoje zdrowie. W takich przypadkach skierowanie na badanie lekarskie wydaje pracodawca po zgłoszeniu przez pracownika niemożności wykonywania dotychczasowej pracy. Co to znaczy? To znaczy, że jeśli pracownik podejrzewa, że albo wie, że choruje na cukrzycę, ale ma właśnie kłopoty związane z tym, że nie może dostosować swoich organizacji pracy, warunków pracy
do możliwości kontrolowania, powinien zażądać skierowania na badania okresowe poza terminem i wówczas lekarz ma większą jakąś szansę, niekoniecznie wypisując jakieś ograniczenia na orzeczeniu, ale kontaktu z pracodawcą i poinformowania, że u takiej osoby potwierdzić swoim autorytetem potrzebę przeniesienia na inne stanowisko. Bo tutaj nie możemy mówić o ryzyku choroby zawodowej, no bo cukrzyca nie należy do chorób zawodowych, tylko jeśli już do chorób pośrednio związanych z pracą. Dziękuję Państwu za uwagę.